najlepiej schować się swoim autem, w swoim kolorze, ten wygrywa 200 tysięcy dolarów. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie całą naszą ekipą wchowanego naszymi autami. Teren, na którym wszyscy mogą się schować, to Paleto Bay, czyli generalnie małe miasteczko. Aczkolwiek ma ono dużo sekretnych miejscówek. W tym momencie stan naszego konta to dosłownie 0 dolarów. Dlatego widzowie, jeśli chcecie, żebyśmy pokupowali sobie jakieś fajne auta, a nie takie szroty, którymi jeździmy w tym momencie, to zostawcie oczywiście łapę w górę ze względu na to, że każdy jeden like to jeden dolar, który otrzymamy w następnym odcinku. Również każdy komentarz się liczy, dlatego możecie obstawić, kto wygra odcinek. No i oczywiście widzowie, pamiętajcie o subie, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach serii z życia ekipy. Nie widzowie, to nie będzie coś takiego jak u kolucha, będziemy tutaj robić zupełnie coś innego. Dobra, słuchajcie, ile minut potrzebujecie, żeby się schować? No to w takim razie macie dwie. Uwaga, czas, start, w tym momencie, chowajcie się. Ja zamykam oczy, tutaj widzowie, chowam się furką. Tylko na Paleto? Tylko na Paleto się chowacie, więc w tym małym miasteczku, widzowie, tutaj mamy cały obręb, czyli po prostu małe miasteczko. Możecie na plaży się schować, możecie tutaj gdzieś tam dalej, generalnie całe Paleto, poza tymi, wiecie, odnogami, że tak powiem, co nie? Więc no tutaj bardziej w miasteczku się starajcie chować i ewentualnie w mini okolicach, więc tak jak mówię, macie dwie minutki, żeby się schować. Ej, was też to stresuje? Ja mam taki stres w sobie straszny. No, ale ja nie wiem, gdzie się schować. A co mamy w zamian? Co, jaka jest właśnie, co mamy do wygrania? Słuchajcie, do wygrania jest 200 tysięcy dolarów na naszym serwerze. Co to jest akurat mocne. A wy widzowie, pamiętajcie o lajku, o komentarzu, bo każdy like i każdy komentarz to jest jeden dolar, który my wszyscy dostaniemy w ogóle w następnym odcinku. Dlatego myślę, że powinniście zostawić ze względu na to, że no my jesteśmy biedni. Zobaczcie na auto Puzona, zobaczcie, jakimi szorotami jeździmy. Więc to, że sobie przemalowaliśmy auto, to nie dajcie się zwieść, że to jest w ogóle coś mega mocnego. Dobra, słuchajcie, została wam jakaś taka minutka, ale mogę wam dołożyć więcej. Ej, ale weź dołóż za 30 sekund, bo ja właśnie całą miejscówkę sobie zepsułem moim autem, bo jest ogromne. Dobra, na luzie. Ej, najgorsze jest to, że ja mam taki kolor, że nawet jakbym się chował, to byście mi znaleźli w sekundę dosłownie, nie? Szczerze powiem, że myślę, że wygram, patrząc na moją miejscówkę. Ja serio? Tak daleko zajechałem, no. O, no to będę szukał daleko, dzięki. Aha. Póki wszyscy się chowają, to widzowie, pamiętajcie o naszym Discordzie globale. Ze względu na to, że jest to Discord naszej ekipy, możecie tam dołączyć, wziąć udział w różnych fajnych konkursach, tym na przykład na kosy do CS-a, dlatego myślę, że warto wbijać sobie na Discorda, zasubskrybować nasze wszystkie kanały i w sumie to tyle, bo nie ma co czasu marnować na takie gadanie. Dobrze, słuchajcie, w takim razie możecie przechodzić już na kanały poboczne. Zaczynam szukać za 3, 2, 1... Szukam, w takim razie przejdźcie sobie na poboczne kanały i słuchajcie, mam 15 minut, żeby was znaleźć. W takim razie widzowie, zerujemy, startujemy i mamy 15 minut, żeby znaleźć wszystkich. Więc przejdźcie sobie na swoje kanały z linkami. Let's go! Hello. Dobrze widzowie, w takim razie w ogóle witamy serdecznie na nowej serii, czyli Życie Ekipy. Będziemy sobie grać w ogóle w GTA Online, jak widzicie. No i będziemy grać na naszym serwerze. A jeśli chcecie wy widzowie dostać dostęp na ten serwer, to należy być subskrybentem kanału, no i napisać, dlaczego ty akurat powinieneś być na naszym serwerze. Więc piszcie widzowie, bo myślę, że odcinki z widzami też tutaj się pojawią. Mam się schować w Benis, ale to jest legalne, okej? Okay? A ja jestem fair, więc schowamy się w takim miejscu. Ej, pod pomostem, chociaż nie wiem, czy to jest dalej Paleto Bay. A za każdym razem ja najbardziej patrzę na zasady, a ktoś złamie zasady i wygra, więc mam nadzieję, że tutaj nie wiem, może mnie tutaj nie znajdzie. Ja pierdzielę, ale jest hardcore. Taką sobie miejscówkę znalazłem, jest tu nie do znalezienia. Dobra, jestem schowany, ale się strasznie stresuję, włączyłem silnik, żeby nie było słychać. Nie wiem, czy mi co coś da. Coś czuję, że będę pierwszy, coś czuję, że będę pierwszy. 90%, że ja będę pierwszy. Nie wiem, czy mogę się przemieszczać, ale to było chyba oszustwo, dlatego włączyłem silnik i po prostu tu czekam, no i zobaczymy, co się dzieje. Ja go na początku podpuściłem w ogóle, że pojechałem mega daleko, żeby szukał mnie gdzieś daleko i on powiedział, że będzie mnie szukać daleko. A ja jestem zaraz obok niego, no bo patrzcie. Ja jestem tu, a on jest gdzieś tu. Także jest podpuszczony. Niestety robię sobie słowiański przykus na moim samochodzie, ale jak wygram 200 koła, to sobie kupię nowy. Szukamy szorota i szukamy kolorowych aut. Na razie sobie pojeździmy tak uliczkami. Tutaj mamy jakiś korek, ale to nas nie interesuje. Gdzie bym się ukrył, jakbym był nimi? Gdzieś za domem na pewno. Gdzieś, kurde, tak, żeby... Wiecie, tak wjechałbym głupio na pewno, nie? Na pewno bym wjechał jakoś głupio. I na Twitterze im napiszę. Przecież Twitter jest. Dobra. Aha, oni teraz coś siedzą i tweety piszą. Szukajcie, a znajdziecie. Mega. Barty dodał tweeta, zobaczmy. Znalazł mi świnia już? Ej, czy nie jestem ostatni? Dobra, 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 wygram to. Ale SK-ska, nawet nie wiem, ile jest na wyganie, ale znowu foje kupię. Proszę, proszę, chcę to wygrać. Czy ja już odpadłem?
Co? A! Nic, to idę. Nie, ty trolujesz serio? Nie widział mnie. Ja, co to było? Ej, widzowie, teraz jestem skonsternowany, tak szczerze. Chłop wbił do mnie na kanał i mówi tak, czy ja odpadłem? Jednak nie odpadłem? Co? Kogo znajdzie pierwszego ten obsrany noob? O, tak napiszę, żeby przykro było. Okej, ej, tam chyba jest lepiej. Widzicie to? O, dobra, to jest NPC, NPC, NPC. Musimy poruszać się giga cichutko. Au, 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 au. Cholipka. Nie udało się. Podejście numer dwa. Tak, 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 tak. Nikt na to nie wpadł. Wydaje mi się, że to jest lepsza kampa od poprzedniej, a to już jest coś. Okej, jeśli ja to wygram, widzowie, zostawcie lajki. Jeden lajk to jeden dolar, pamiętajcie. Mam nadzieję, że te lajki oczywiście będą złożone na konto zwycięzcy. Gorsze jest to, że za każdym razem, gdy słyszę jakieś auto, które jeździ, to myślę sobie, że to jest Filip. Ale to chyba nie... O! Ej, bym się zdradził. Ja w ogóle jestem mega pewny... Czy to on? Tą furą? Nie, dobra. Ja ogólnie jestem mega pewny siebie i on chyba musi znaleźć moje auto, co nie? A nie mnie, więc... jakby tak sobie tutaj wejść, myślę, że dobrze skitrane. Ej, bez kitu, szczerze? Myślę, widzowie, że Filip jest taki ślepy, że nawet mnie tutaj nie zauważył. Ogólnie czego nie wiedzą nasi uczestnicy, to tego, że w pewnym momencie strefa zacznie się zmniejszać. I generalnie, jeśli są gdziekolwiek dalej, to będą musieli się przemieścić. Ja pierdzielę, no to na S jest ten odcinek. Kurde, jak on mnie tutaj nie widział, to to jest wygrana na 100%, nie? Jak on mnie nie widział, stojąc dosłownie w tym miejscu, ja mam wygraną. Ty, ja pod kościołem jestem, a ja mogę sobie z auta wysiąść? Ale kurde, ja się boję, że jak wysiądę, to mnie znajdzie zaraz. To był chowany autami, to chyba wysiądzenie, to jest ten, to jest od razu pan. Ale dobre mam miejsce, gdyby jeszcze z boku coś było, gdyby to był wjazd jakiś. O, tak, przeleciał. Ty, no, nawet nie wiem, gdzie on jest. Szczerze, nie mam pojęcia, gdzie on jest. Widzicie, co jest najgorsze? Żółty to jest chyba najbardziej wyróżniający się kolor. Gdybym wiedziała, że pierwszym odcinkiem z GTA będzie chowanie się, to raczej wybrałem jakiś, nie wiem, zielony. Kto jest zielony? Kto jest chyba zielony? Dobra, pójdźmy przekazać informację. Strefa się zmniejsza tylko i wyłącznie do obrębu centrum miasta. Centrum miasta? Jestem w centrum, widzowie! Nie no, on w ogóle nie ma szans. No spójrzcie, jak to jest zakamuflowane. Ale easy 200 koła. I chcę miasteczka, 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 a nie na boki gdzieś. Czy to jest na boki? No to jest stricte miasteczko, miasteczko, a nie na boki. Czyli tutaj, tutaj... Tutaj to jest stricte miasteczko, bo to jest najważniejsze miejsce w mieście. Kurde, stacja benzynowa. Zostaję tutaj, nie ruszam się. Ależ jak on mnie wtedy nie widział, nie? O, to ja jestem miasteczko. Nie, nie gadaj. Ej, czy ja nie mogę wejść do samochodu? O boju. Ej, dobra, czyli my teraz możemy w sumie skorzystać z tego Benysa. Filip chyba nikogo nie znalazł. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zła nowina przekazana. W takim razie lecimy i szukamy dalej, bo nigdzie nikogo nie ma. Co jest w ogóle? Oni się tak poukrywali. Ja na kilometr ich powinienem widzieć tymi furami kolorowymi. O mój Boże! Dobra, przegrałem, przegrałem, wjedzie tu. Je, jest! O ja! O mój Boże, a mój brzuch zabolał. Ja pierdzielę. Obok mnie, obok mnie. Ej, strasznie jest cicho, strasznie jest pusto. Nie wiem, co nawet mówić do was, kurczę, bo jestem w takim miejscu, że nawet go nie widzę dobrze. Nawet nie mogę się pośmiać z wami. Nie, nie, go nigdzie nie ma, on się w ogóle nie interesuje. W ogóle zawinął tu rogala kiedyśkolwiek na tej drodze, bo tak nie wydaje mi się. Ty, ale on w ogóle obok mnie nie jeździ, widzowie, ja myślę, że ja strollowałem grę. W ogóle jak kupowałem ten samochód od Niemca, to tak płakał, mówił, żeby dbać o tego Golfa jego i tak dalej, co nie? A ja mówię, ty kurde, o, tak ci będę dbać, o. Tyle. Jezu, po co ja to zepsułem? Przecież ja teraz za swoje będę musiał to naprawić. Ej, gdybym ja sobie wzięła coś, co wygląda jak auto NPC i jeździła dookoła miasta, to byłoby chyba... To byłby Big Brain, dobra. Ale nie jest. Plus moja postać wygląda jak... No nie wygląda jak NPC, przynajmniej. O! Tu są jakieś krzeczory, ale w krzeczorach będziemy widoczni. Śmietnik, ale śmietniki są... Ej, śmietniki są w kolorze mojego samochodu, dobra. Gdyby to było troszeczkę szersze... No nic. On tam stoi! Dobra, bardzo prawdopodobne, że Filip dosłownie widział całą moją przeprawę przez to miasteczko i widzi również w tym momencie moją kampę, okej? Nie no, oni cały czas coś piszą. Pale i sram. Jak tam ziuty? Kogo znajdzie pierwszego ten obsrany nob? Jednak nie odpadłem. Stał obok mnie i mnie widział. Aha. On się tu nie wróci. Nie ma szans. Nie ma najmniejszej szansy, widzowie. Jeśli Filip serio mnie nie zauważył, a nie troluje mnie w tym momencie, to jesteśmy na dobrej pozycji. Czemu to jest auto w wodzie? O!
No nie, no i znowu jakiś żul, a nie puzon. No on jest strasznym nobem, mi się zdaje. Strasznym obstańcem. Mnie to jeszcze ciężko znaleźć, mimo że mam łatwo miejsce, bo mam auto takie bardziej NPC-towe. Ale oni przecież mają tak jasne auto, że ja pierdzielę, przecież ich nic tak widać. Nie, no, następnym razem ja szukam, bo to jest przesada, że on szukać nie umie. Dobra, gdzie jest ten Filip? Bo ja wam powiem tak, jestem sobie na środku ulicy. Czy jestem w centrum miasta? Wy ocencie, jeżeli Filip będzie mówić, że nie, to w komentarzach piszcie, że tak, Węgorz był w centrum miasta. No i w ogóle nie wiem, co on robi, nie, ten chłop, bo ja sobie chodzę środkiem ulicy. Gramy w chowanego, przypominam. Ja biegam na środku ulicy, gramy w chowanego, chłopa tu nie ma, on w ogóle tutaj nie przejechał jeszcze ani razu, Kurde, ja tutaj nagrywam vlogi, proszę odejść. Tweet wysłany. Centrum Paleta. Jest! Witam, dzień dobry, Bartek. Witam, witam. Jest pan pierwszy, dziękuję serdecznie. A to nie ma czasu na przesiedlenie? Dostałem dopiero informację, że strefa jest mniejsza. No nie, no ja wszedłem na kanał i mówiłem. A, ale ja dostałem tweeta o 10.11. No tak, ale dla przypomnienia, żeby wszyscy się przemieścili. I w takim razie, słuchaj, no, zostaje znaleziony. A wiesz, co robi znaleziony? Co robi znaleziony? Pomaga szukać, stary, lecimy, let's go. Czy wiesz, gdzie ktoś może być? Nie mam pojęcia, widziałem tylko Żanetę, która była gdzieś w tej okolicy tego wielkiego tutaj, no, nie wiem, jak to się nazywa. Plantacji? Ogrodu? Plantacji, o, no. Ale się przemieściła chyba, nie? Nie wiem, właśnie trzeba sprawdzić, może nie, może oszukuję. To możesz sprawdzić, stary. Sprawdzam, sprawdzam. Strefa się zmniejsza do miasteczka Centrum Paleta. O, to ja jestem w miasteczku! On musi być giganowym, żeby mnie jeszcze nie znalazł, no. Dobra, no ja jestem normalnie sobie koło kościoła siedzę i ten. Kurde, bym sobie fotę z przodu walnął. Jak się robi tą fotę z przodu? O, nie, chyba zbugowałem kamerę. No to już nie widzę, czy jedzie po mnie, czy nie jedzie. Ocie, widzowie, myślicie o tym samym, co ja? Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Ale teraz wpadłem na pomysł, ale wpadłem na pomysł. Patrzcie na to, co nie? Wsiadam do mojego Passata, w sensie Golfa. Nie, ja wygrywam, na 100% wygrywam. Nie ma szans, że to przegram. No chyba, że mnie teraz znajdzie. Ale to, co ja teraz wymyśliłem, to jestem pierdzielonym bogiem. Ja nie mam pojęcia, gdzie jest reszta, tak szczerze. Bo oni dosłownie, nie wiem, dosłownie nie mam pojęcia, gdzie oni są. Oni gdzieś się tak pokampili. Ja myślałem, że ja mam najlepszą miejscówę, no. Wiesz co, ale masz autko, które rzuciło się w oczy. Czerwony kolor, no tak. Za 5, za 4, za 3, za 2, za... O! Nie! Co tu się odpier... Mega, że Węgorz dosłownie, stary, na dachu stanął. Co? Dzień dobry. ECPU Polska. Ej, ale czekaj. Chodź ze mną, bo ja ci chcę coś pokazać. Ja byłem gdzie indziej, co nie? No. Ale mówię tak, jestem geniuszem, patrzcie, co zrobiłem. I ja mówię tak. I tutaj robię tak, nie? I mówię 5, 4, 3, 2 i pa. I przeskoczyłem dwa razy. O! No i teraz byś mnie nie znalazł, stary, nie? Ej, szczerze, teraz bym cię nie znalazł, no ale niestety już po czasie. O nie. Tak? O nie. Ale musisz mnie dotknąć. Wiesz o tym, że musisz mnie dotknąć. Ale dotknąłem cię. Tak? No. Jak się wydostać z pierwszej osoby? No nie, da się tego naprawić? Już nigdy nie będę mógł normalnie. Naprawiłem! O mój Boże, tak! Zwycięstwo! Zwycięstwo z zbugowanym telefonem! Nienawidzę telefonów! Nigdy nie używajcie telefonów w trakcie jazdy. Pamiętajcie o tym. Takie rzeczy się dzieją, takie chyba. Ej, a co jeśli on jest w garażu, jakby w warsztacie w środku? Warsztacie w środku? Tylko że warsztat jest chyba na plaży, stary. Nie, tutaj jest Benny Motorworld. Ej, szczerze, jeśli on to zrobił. Mocarne. Pusto. Ja pierdzielę, jeśli ktoś by to zrobił, nie? Yo! Co? No gdzie? Co jest? Masz? Gdzie? Bad bomba! Co? To on to robi! Nie. Czy on się chowa? Czy on jest pomocnikiem? I poszedł na konfidencic. Już ci mówię, Filip. Chodź do ikonki jakby paliwa na środku. Na nie stację gadaj. Paliw na środku. Nie gadaj, że on udaje, że tankuje furę. Dobra, ja nie wiem, czy teraz powinnam zmieniać kampę przez to, że Barty mnie znalazł. W ogóle wiecie, co jest jeszcze niewygodne? To, że za nami są ślady opon. To jest bardzo niewygodne. Jedź za mną. No. I spójrz tutaj. Nie, Barty, nie zrobiłeś tego. Nie zrobił tego. Barty, nienawidzę cię. Ja miałam w głowie dwa scenariusze. Pierwszy jest taki, że po prostu się chowasz, a drugi jest taki, że jesteś konfidentem i zgadnij to. Dzień dobry. Ej, ale ja nie umiem jej znaleźć. Auto dotknięte. Czekaj, chodź tu, Filip. Mega jesteś. No nie, czy to oznacza, że Puzon wygrał? Ej, podpuszczajmy go, że
był pierwszym znalezionym. Nie wierzę, a ja miałam wyjechać, nie? Już miałam takie przeczucie, żeby wyjechać, bo Barty przyszedł. Jakbyś wyjechała, to by było git, no ale niestety. Ja nie mogę, słuchajcie, ja już planowałam, na co wydam nagrodę. Dobra, słuchajcie, no niestety, ale czas stop. No i generalnie przenosimy naszego zwycięzcę. Puzon, gratulacje. Wygrałem! Wygrałeś! Ja, no, gdyby nie konkurent Barty Bomba, to byś nie wygrał. Gdzie ty jesteś, stary? Dobra, ej, ja jestem. Przejechałeś obok mnie, dosłownie metr. Podjedźcie pod kościół, to mnie znajdziecie. Nie, no najgorsze jest to, ja mówię, nie? Bo ja on ma auto jak normalnie każdy inny w tym mieście. Oj, no, Barty, to prawda. Jezu, serio! Ja pierdzielę! Serio! Ale lipa kryjówka! Chciałem wam wysłać fotę i się zbugowałem na pierwszej osobie i musiałem naprawiać. Ja. No to się mówię tak, dobra, gapię się na licznik i coś śpiewałem. Ja. Szczerze, no, gdyby nie to, że Puzon ma płaskie auto, płaskie, długie, ale płaskie, to by tak nie było. Słuchajcie, widzowie, w takim razie na konto Puzona zaraz dostanie doładowane tam 200 koła. No więc gratulujemy serdecznie. No i słuchajcie, widzowie, subskrybujcie kanały każdego. Linki oczywiście w opisie. No i żegnam się. Papa. Hello. Papa.